Cześć, dzisiaj tak na szybko troszeczkę o udziałach w nieruchomościach. Otóż często jest tak, że jesteśmy właścicielami jakiejś tam ułamkowej części nieruchomości, czy dziedziczyliśmy to w spadku, czy po prostu kupiliśmy z kimś na spółkę, czy w przypadku, kiedy na przykład rozwodzimy się z naszą żoną, mężem, wtedy współwłasność łączna zamienia się we współwłasność ułamkową i stajemy się właścicielem powiedzmy jednej, drugiej jakiejś nieruchomości. No ale najczęstszym przypadkiem, kiedy wchodzimy w posiadanie takiej nieruchomości w częściach ułamkowych właśnie, no to jest kwestia odziedziczenia tego po naszych rodzicach. No to jest najczęstszy przypadek, kiedy stajemy się właścicielami. No i teraz rodzi się pytanie, co my z takim udziałem tak na dobrą sprawę możemy zrobić? No bo utarte jest taka świadomość, że żeby sprzedać nieruchomość, wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę, wszyscy muszą być na akcie notarialnym. No i zgadza się, żeby sprzedać całą nieruchomość, tak, ale żeby sprzedać swój udział, to tak na dobrą sprawę w większości przypadków jesteśmy w stanie sprzedać swój udział, nawet no, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, niemalże bez wiedzy tych pozostałych współwłaścicieli. Bardzo mała jest wiedza w tym zakresie, że taki udział właśnie można sprzedać najzwyczajniej w świecie. I my z naszymi klientami robimy taką transakcję. Często jest tak, że okazuje się, że jeżeli nawet to jest takie zabawne, że często wynikają konflikty na tym tle w rodzinie, tak? I ciężko się dogadać, ale jeżeli czasami wchodzę tutaj ja jako agent nieruchomości, jako w taką rolę mediatora, powiedzmy, zdarza się, że po prostu strony ostatecznie dogadują się w taki sposób, że no, w dużym uproszczeniu jedna strona spłaca drugą stronę. I to jest taki najczęstszy rodzaj ugody, który występuje właśnie na rynku nieruchomości, kiedy mamy kwestię udziałów. No ale nie zawsze można się, po pierwsze, nie zawsze można się dogadać, po drugie, nie zawsze ta druga strona chce w jakikolwiek sposób współpracować albo spłacić, albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać ją na to, żeby spłacić ten udział, tak? No ale kiedy mamy silną potrzebę, na przykład, żeby spieniężyć ten nasz majątek w postaci udziału w nieruchomości, no to możemy to zrobić na własną rękę, tak na dobrą sprawę. Nie musimy wręcz pytać o zdanie tej drugiej strony. Transakcja wygląda bardzo podobnie do tej transakcji sprzedaży całej nieruchomości, z tym, że no, przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości. Jest grono osób, które taki udział nabędzie. No, wiadomo, że to nie będzie tak, że jeżeli mamy mieszkanie warte 300 tysięcy, to my to mieszkanie, ten udział sprzedamy za 150 tysięcy, bo no to tak nie działa. No tutaj tu raczej odbiorcami takich udziałów w nieruchomościach jest klient inwestycyjny, więc oni troszeczkę będą skłonni zapłacić mniej za tą nieruchomość, ale będą w stanie to po prostu kupić. I tak rynek jest w tej chwili ukształtowany, że właśnie głównymi odbiorcami tych udziałów nieruchomości są osoby, które właśnie takie udziały skupują, a potem sobie robią wyjście ze współwłasności, czy tam dogadują się potem na spokojnie z tą drugą stroną. I to jest taki, nazwijmy to, model inwestycyjny. On nie zawsze jest taki do końca etyczny, też musimy sobie z tego zdać sprawę, no ale na ogół to podchodzą do tego tematu takie osoby, które kupują udziały w nieruchomości dosyć biznesowo. Więc jeżeli masz jakiś problem ze zbyciem, jeżeli masz jakiś problem w postaci tego, że posiadasz udział, współudziałowcy pozostali nie chcą tego sprzedać w żaden sposób, no to są zawsze rozwiązania. Jeżeli nie wiesz, jak znaleźć taką osobę, to oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną i coś wymyślimy. A tak, no to pamiętaj, że zawsze swój udział
możesz sprzedać na wolnym rynku. I na dzisiaj tylko tyle. Pozdrawiam.